zajęcia, o czym marzą dzieci z kraju Teranga, to próba przeniesienia na poziomie percepcji dzieci pewnych elementów kulturowo. Teraz sobie przekażemy takie zwykłe afrykańskie mydełko. Możemy je pokruszyć. Zobaczcie, o tutaj musimy się złączyć, chodźcie troszkę bliżej. Zobaczcie, pień drzewa baobabu jest taki gruby, wyobrażacie sobie? Tan, loko, knop. Szybciej, tan, loko, knop. Głównym celem to jest pokazać dzieciom, że w Afryce też dzieci mają podobne marzenia do ich marzenia tutaj i wszędzie, w podobnym wieku. A ta mieć zębów polega na tym, że te drzewo się nazywa goma arabika. To jest drzewo taka specjalna, które ma w sobie różne soki, elementy, które powodują, że te zęby są i białe, i zdrowe. I codzienne po jedzeniu ludzi to mają wszędzie i chodzą z tymi patyczkami i właśnie sobie myją zęby i czyszczą. To jest coś takiego.